Serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych na pierwszej edycji Mam Talent. Serdecznie witamy dyrekcję, nauczycieli i pracowników szkoły. Was, drogie koleżanki i koledzy. Wszystkich, którzy nas oglądają przed ekranami, a w szczególności witam uczestników dzisiejszego konkursu talentów. Proszę o zabranie głosu dyrektor, panią Katarzynę Karaźniewicz-Leczyńską. Międzynarodowy Dzień Dziecka to również wasze święto. I z tej okazji chciałabym wam życzyć, żebyście byli zawsze szczęśliwi, uśmiechnięci, zdobywajcie szczyty, spełniajcie swoje marzenia, bądźcie najwspanialszymi ludźmi, jakimi tylko chcielibyście być. Życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo, dużo uśmiechu i szczęścia. A dzisiaj mam talent. Jak zawsze w Sienkiewiczu dobra zabawa na tym święcie, szczególnym dniu. I moi drodzy, bardzo serdecznie chciałabym tutaj podziękować pani profesor Agnieszce Emerle. Gorące brawa dla pani profesor. I chciałabym również podziękować Sienkiewicz TV i wszystkim osobom, które biorą dzisiaj udział w tym szczególnym dniu Mam Talent. Serdecznie zapraszam, życzę udanej zabawy. Dziękujemy. Dziękujemy. Niektórzy twierdzą, że szkoła zabija talent, ale nasza, jak się dzisiaj państwo przekonacie, jest kuźnią talentów. Nie może zabraknąć naszych artystów w jakiekolwiek ramy, bo nie są schematyczni. Są to indywidualiści pełni energii, którzy z chęcią użyczą jej części publiczności. Na dzisiejszym spotkaniu wyłanianiem talentów do show biznesu zajmie się czteroosobowe jury w składzie. Jakub, członek jury. Wielkie brawa! W naszym jury zasiądzie także Julia. Wielkie brawa! Członkini Jaśmina, zapraszamy. I zapraszamy również Bartka, przewodniczącego jury, wraz ze wspaniałymi wodziankami. Wielkie brawa! Ale nie tylko. Otóż państwo przed ekranami telewizorów i komputerów także macie wpływ na wynik głosowania. Po wystąpieniu wszystkich uczestników w finale w dolnym rogu pojawi się kod QR. Należy go zeskanować i oddać głos na swojego faworyta. Ten program to nie jest poszukiwanie 5-minutowych solistów. To nie jest poszukiwanie chwilowych tekinów. Błyskotek to jest poszukiwanie młodych ludzi, uczniów naszej szkoły do Armii Zbawienia. Armii, która zbawi polski show biznes. Bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś. Nie mogę się doczekać już tych występów. Czeka na nas dzisiaj istna muzyczna podróż, w którą zabierze nas pierwszy uczestnik. Zapraszamy i wielkie brawa na rozgrzanie. Dzień dobry, jak się nazywasz? Cześć, jestem Dawid. A z czym do nas dzisiaj przychodzisz? Dzisiaj przyszedłem zagrać utwór Tobiego Foxa, Megalowanie. Jak długo grasz na pianinie, fortepianie? Około 2 lata, tak w wolnym czasie sobie pogrywam. Jasne. Przepraszam, czy ja bym mogła troszeczkę mikrofon głośniej? Produkcja? No? No ja w sumie też. Dobra. Halo? No, ja siebie nie słyszę. To twój pierwszy występ na scenie? Tak, mój pierwszy. No to życzę mi powodzenia. Dziękuję. Thank you.
Ja powiem, że naprawdę mi się to podobało. Widzę ten talent w tobie. Naprawdę wow, jestem zachwycona. Widać też momentami były takie zachwiania, mam wrażenie. Troszeczkę improwizowałeś, ale pięknie z tego wybrnąłeś, także mi się bardzo podobało. Ja chciałabym się jeszcze spytać, czy chciałbyś wiązać później swoją przyszłość z muzyką? Jestem pewien, ale na pewno nie skończę na tym występie. Tak powiem. No to super. To ja mam jeszcze jedno takie pytanie. Brałeś jakieś lekcje pianina, czy? Nie, sam się uczyłem. Jesteś samoukiem? Tak. Wow, jedyne co mogę powiedzieć, że taki utwór zagrać. No samouk to jest coś według mnie niesamowitego. No widać, że masz talent i naprawdę ci się to podoba. I jedyne co mogę powiedzieć, to chapeau dla ciebie. Dziękuję. No to co? Chwilka, jeszcze głosowanie. Okay. No ja jestem na tak. Ja też jestem na tak. Jestem na tak. To 4 razy na tak. Dziękuję. Dziękuję. Brawo. Serdecznie. Dziękuję wszystkim. Podobno nie ma znaczenia, na jakim instrumencie gramy, a ile włożymy w to serca i wysiłku. Zdawać by się mogło, że nasze jury jest zachwycone. Oj, na pewno. Ale wiesz, kiedyś powiedziano mi, że wielkość różki nie ma znaczenia. Ale skoro wielkość różki nie ma znaczenia, tak samo wielkość instrumentu również nie ma znaczenia. Zapraszamy kolejnego uczestnika. Ach, napiłabym się wody. Ja też poproszę. Ja również. No to ja chcę dwie. Dziękuję. Dziękuję. Cześć, jak się nazywasz? Skąd jesteś? Z jakiej klasy? Jestem Mija i jestem z pierwszej B. Dlaczego postanowiłaś wybrać profil humanistyczno-medialny? Bo lubię dziennikarstwo, aktorstwo. W trzeciej klasie przestaniesz. Okej, ja się chciałam zapytać najpierw jeszcze, jak długo śpiewasz, jak długo już grasz na ukulele? Gram na ukulele od 2 lat około, a śpiewam tak od zawsze. Okej, a interesujesz się poza śpiewem i graniem jeszcze? Rysuję dużo. Okej.
No to co, no to co? Powodzenia życzymy. Wielkie brawa, dziękujemy. Powiedz mi, czy ty uczysz się gdzieś śpiewać, czy raczej hobbystycznie, tylko w domu? Lekcje śpiewu dużo by ci dały. Jesteś na dobrej drodze, masz bardzo ładną barwę głosu, ale na scenie liczy się też bardzo pewność. Pewność siebie, pewność taka też wokalna. Także jeżeli masz okazję, masz możliwość zapisać się na lekcję śpiewu, to naprawdę dużo ci to da, bo nadajesz się do tego. Dziękuję. Okej, ja bym chciała dodać, że tutaj zgodzę się całkowicie, bo lekcje właśnie dałyby ci bardzo dużo, bo momentami gubiłaś się w tonacji, to jest prawda, w szczególności w drugiej części piosenki, ale to są rzeczy, które z czasem po prostu wejdą w ciebie. Tam gadasz, przecież to jest stres na scenie. No dobra, bez przesady też, no nie? No co bez przesady? No, nawet nie zeszła z tej tonacji, no troszeczkę zeszła i co z tego? No dobra. I co z tego? No według mnie. No nie podyskutujesz normalnie, daj mi dokończyć. Więc tak, trochę lekcji i będzie super. Troszeczkę więcej popracuj nad swoim głosem, będzie wyśmienicie. No według mnie ten wokal mógłby właśnie być troszkę taki pewniejszy, się tutaj zgodzę, ale oprócz tego no, rozumiem, że to jest duży stres naprawdę, że no jednak występować drugim Mam Talent to jest naprawdę, może to wejść naprawdę podczas występu, ale i tak według mnie naprawdę bardzo fajnie wyszło ta gra na ukulele, bez żadnych błędów, wokal również bardzo fajny, więc mi się osobiście bardzo podobało. Dziękuję. No to co, głosowanie? Ja jestem na tak. No, ja też jestem na tak. Oczywiście, że na tak. No i ja też na tak. Dziękuję bardzo.
Widzimy się dalej. Przepraszam, czy panie Wodzianki mogłyby mi poprawić usta? Jeszcze wody wylała do tego. Masakra. No gdzie ja jestem? Dziewczyno. Jeź. Jak ty żeś to zrobiła? Piękna jesteś. Jak ty żeś to zrobiła? Daj, ja sobie to sama lepiej to sobie zrobię. A jakąś szmatę masz, żeby mi to wytrzeć? Jezus Maria, to wulgarna taka. Jezus, dosyć już tych jurorów. Spokojnie. Eurowizja już za nami, ale uczestnicy długo pozostaną w naszej pamięci. Zgadza się, a wiesz, że ja miałem wystąpić ze swoją solówką na tegorocznej. Ta, dobrze za marzenia nie karają. Odpadłeś już na wstępie. Zabawny jesteś. Przed nami kolejny uczestnik, zapraszamy. Hej, jak się nazywasz? Jestem Mara Blanio. Z czym do nas przychodzisz dzisiaj? Pięknie śpiewam. A występowałaś już kiedyś na scenie? Oczywiście. Zawsze. A co nam zaprezentujesz? Niestety mam słabą pamięć, dlatego muszę patrzeć na tekst, ale przy mojej osobowości to nie jest problem. W tym wieku to chyba już bywa, nie? Ale co to za występ? Przepraszam. Ale co będziesz nam, co nam przedstawisz? Moją ulubioną piosenkę solo. No prosimy. No to powodzenia. Chwilę później. Baby, it's kinda crazy. How else to phrase it? I don't love my senses, baby. Nie, 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 stop, stop, stop. Nie, nie, proszę cię. Nie, no. Ranicie moje uczucia, nie znacie się na prawdziwej muzyce. A ty... Stój, 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 stój. Wracaj tu. Moje zraniłeś. Co powiedziałaś? Co powiedziałeś? To, że moje uszy zraniłeś, jak ty śpiewasz. Co ty... Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No kochana. I ja cię nie mogę. No, niestety się przestraszył naszych jurorów. Samym się przestraszył. No ale no, nie szkodzi. Każdy ma swoje większe i wzloty i upadki, no nie? Miał trochę jak Harry Potter po imprezie w Hogwarcie. Możliwe. Widać, że edukacja muzyczna nie zakończyła się na etapie przedszkolnym. A może się zakończyła? To nie był istny talent. A Filip, ty potrafisz tak śpiewać? Oczywiście, ale to mój ukryty talent. Niech pozostanie ukrytym. No dobrze, ale w takim razie na wyżyny własnego talentu wzniesie się kolejny uczestnik. Zapraszamy na scenę. Cześć, z czym do nas dzisiaj przychodzisz? Przychodzę do was z piosenką, z pewną choreografią w trakcie. Weight of the World. Długo już śpiewasz? Od niedawna. No, ciekawe. A mógłbyś nam coś więcej powiedzieć o tym tutaj czarodziejskim mieczu? To jest katana. To jest akurat trochę replika. Przygotowana właśnie na scenę, żeby było o wiele łatwiej cokolwiek pokazać. Rozumiem. No to życzymy ci powodzenia. I feel like I'm losing hope in my body and my soul. And the sky, it looks so ominous. I
as the time comes to a halt, silence starts to overflow. My cries are inconspicuous. Tell me, God, are you punishing me? Is this the price I'm paying for my past mistakes? This is my redemption song. I need you more than ever right now. Can you hear me now? 'Cause we're gonna shout it loud, even if the words seem meaningless. It's like I'm carrying the weight of the world. I hope that some way, somehow, that I can save every one of us. But the truth is that I'm only one guy. Maybe if I keep believing, my dreams will come to life. Come to life. After all the laughter fades, second life I washed away. I can still feel gentle. How hard I pray, signs of warning still remain. And life has become my enemy. Tell me, God, are you punishing me? Is this the price I'm paying for my past mistakes? This is my redemption song. I need you more than ever right now. Can you hear me now? 'Cause we're gonna shout it loud, even if the words seem meaningless. It's like I'm carrying the weight of the world. Oh, I hope that some way, somehow, that I can save every one of us. But the truth is that I'm only one guy. Maybe if I keep believing, my dreams will come to life. Come to life. Like I'm carrying the weight of the world. I hope that some way, somehow, that I can save every one of us. But the truth is that I'm only one guy. Still we're gonna shout it loud, even if the words seem meaningless. It's like I'm carrying the weight of the world. Oh, I hope that some way, somehow, that I can save every one of us. But if you instead I'm only a guy. Maybe if I keep believing, my dreams will come to life. Come to life.
Wielkie brawa. Bardzo podobała mi się to nazwę walka z cieniem. To było bardzo ciekawe i niespotykane, ale troszeczkę obawiam się, że ten utwór, który sobie wybrałeś, jest zbyt ciężki. I nie mówię tego w kontekście ciebie, tylko ogólnie, że jest to ciężki utwór skomplikowany wokalnie. Nie wiem, czy też nie dobrałeś sobie zbyt niskiej tonacji. Wydaje mi się, że lepiej brzmiałbyś jednak, gdyby to było troszeczkę podwyższone, bo słyszałam, że męczyłeś się troszeczkę na tych niższych partiach. Ale bardzo mi się podobało. To takie małe uwagi. Ja powiem, że mi się podobało to, że widziałam w tobie tak jakby przekaz. Mam wrażenie, że czułeś dosyć mocno to, o czym śpiewałeś, że po prostu dobrze rozumiałeś ten tekst. Troszeczkę też bym popracowała nad tą intonacją jednak, żeby bardziej osadzić głos w danych elementach, w danych momentach piosenki. Właśnie w intonacji też się zgodzę, że może była trochę niska, ale nad tym można popracować. No to ja zacznę od tego momentu z kataną. Mi się bardzo osobiście podobało to, że no, lekka choreografia, ale dodała taką tę nutkę do tego utworu, tego występu, więc mi się bardzo podobało. Co do wokalu, nie wiem dokładnie się do czego przyczepić. No, halo? O. Według mnie brakuje takiego czegoś. Może podobała bardzo ciężka piosenka, muszę sobie, że sam lepiej bym tego nie zaśpiewał oczywiście, ale czegoś tutaj brakowało, mimo tego, że twój głos no, naprawdę nie należy do najgorszych. No i trochę więcej odwagi następnym razem, tak, ale jesteśmy siebie jest zadowoleni. Znaczy no, to znowu wam powiem, ja bardzo widziałam, że się stresuje, tutaj ręka mu się trzęsła. Ale tu się każdy stresuje. No to widzisz. No to nie wszyscy po prostu tutaj będą śpiewać jak gwiazda po prostu wielkiej estrady. Spokojnie, już spokojnie, nie rozczulaj się. Tak. Spokojnie. No dobra, głosujemy. Kuba? Niestety, ale ja jestem jak na razie na nie. Julia? Ja jestem na tak. Ja też jestem na tak. No i ja jestem na tak. Przechodzisz dalej. Brawo. Dziękuję. Wspaniały występ, bardzo mi się podobał, a tobie? Niesamowito, tak wymachiwał swoim mieczem. Perłem. No dobrze, teraz kolejny występ. Ja mogę takie wprowadzenie zapowiedzieć. Muzykoterapia, a właściwie taniec, spowalnia puls i tętno. Obniża ciśnienie tętnicze krwi. Zmniejsza poziom hormonu stresu w organizmie. To świetna terapia dla złamanych serc. Jest jeszcze jeden taki napój, wysokoprocentowy też dobrze działa. Dlatego nasza młodzież jest taka wyluzowana. Zapraszamy na scenę kolejnego utalentowanego członka naszej społeczności. Zapraszamy. Zapraszamy. I prosimy o gorące brawa na wejście. Czy ja bym mogła wody poprosić? Chwileczkę, wnioski muszą się tutaj. Także, hej, skąd jesteś? Jak się nazywasz? Siema, jestem Kasper, jestem z Zieleniewa i dzisiaj zaprezentuję wam taki troszkę miks tańca ulicznego do muzyki hip-hopowej. Na do której klasy chodzisz? Do trzeciej C. Okej, okay, czy to będzie improwizacja, czy może układ jest już gotowy? Nie, układ jest ułożony przeze mnie i jest przygotowany akurat do muzyki. A tańczysz na co dzień? Codziennie. Czyli miałeś już kontakt ze sceną. Ale to taniec uliczny? Czyli co, tańczysz nas na ulicy? No bez przesady, aż tak się nie pogrążyłem jeszcze, żeby na ulicy tańczyć. On jest z ulicy. No to ja mam ulicę jeszcze. Mam w sercu jesteś tutaj. Jesteś z bloków. Dobra, nie stresujmy kolegi, zaczynaj proszę. I don't want you monkey mouth, cause sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends,
cut the leg shuffle. Well, you got the yams. What's the yams? The yam is the power that beat. You can smell it when I'm walking down the street. Oh, yes, we can. Rapping, but a rapper with a ghost rider. What the f*** happened? Oh, oh. I swore I wouldn't tell. But most of y'all share bars like you got the butter bunk in a two-man sale. A two-man sale. Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherf***ing ball. Oh, yeah. Where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off. King culture, black man taking no losses. Oh, yeah. Where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off. King culture, when you got the yams. What's the yams? No. Ja powiem, jestem zachwycona. Chłopie, jest w tobie taki ogromny talent. Tak czujesz muzykę. Naprawdę, tego się nie spodziewałam. Znaczy, ja myślę, że nie trzeba nic mówić. Jesteś cholernie zdolny. Tak! Dziękuję bardzo, naprawdę dziękuję. To jest dobry wybór. Takie złoto to każdy by chciał. No. Złoty przycisk oznacza, że jesteś zakwalifikowana do finału bezpośrednio. Jesteś jednym z tych miejsc, które może wygrać główną nagrodę. Ale chyba wszyscy wiemy, że to przycisk złoty to była tylko formalność, nie? Naprawdę bardzo dziękuję. No to jest show na miarę Sienkiewicza. A w sensie dobrze, no nie? Ale przechodząc dalej. A oto kolejni uczestnicy, którzy mogą być inspiracją dla nas. Dla mnie, dla ciebie. Dla ciebie i dla ciebie też. Dla każdego. Zapraszamy na scenę. Dzień dobry, chłopaki. Jednego chyba coś już kojarzę, ale chyba coś mi zdaje, co nie? Oni chyba nic nie mówią. Jesteście głuchoniemi? Jak w naszym spocie? Tak. Okej, dobra. Po prostu dajmy im może pole do popisu. Okej. To będzie niezłe. Thank you.
To jest show, to jest show. Proszę obserwować, zaraz się coś stanie. Nie spoilerujemy co? Mimo, że my już wiemy. A wy nie wiecie. Ale zaraz się dowiecie. Jo! Wspaniałe. Wrócą tu do nas pogadać? Nasi przedstawiennicy szkolni niestety odjechali na podróż poślubną. No ale musimy zagłosować. Widzieli. Zgubili kapeć przy okazji. Czy ktoś jest zainteresowany pantofelkiem królewny? Ja rzucę w tłum, okej? Okay? Kto złapał? Kto złapał? Proszę pokazać. Wow. Będziesz miała szczęście. Może i ty zaraz wyjdziesz za mąż albo za żonę. Ale możesz wyjść do nas na scenę i powiedzieć kilka słów o sobie. Jak do tego doszło, że zapałeś swój pantofelek? Zapraszamy, nie bój się. Chodź, chodź, chodź. Zapraszamy. Będziesz miała jedyną chodź, możliwość chodź. W swoim życiu, aby porozmawiać z najlepszymi prowadzącymi. Brawo. Wielkie brawa. Rzucam klapki w tłum, w tłum. A, tylko taki moment, dodam do tamtego występu, że jedyne co można powiedzieć to... Że teraz, wszyscy jesteśmy teraz, na teraz, tak. Teraz już wiem co to miłość. Ej, to było dobre. Może zamienimy się miejscami, co? Ale ważne jest do powiedzenia to, że wszyscy jesteśmy na tak. Ja tylko dodam, że tak, miłość tak. To piękna rzecz. Chodź do nas. Powiedz proszę, jak do tego doszło, że udało ci się złapać ten piękny klapek z przedstawienia? W sumie to odbił się od koleżanki z przodu. Pierwsza by złapała, ale spadł na ziemię i podniosłam. Ale koleżanka cała? Tak, najwidoczniej tak. A klapek, co się z nim stało? No nie wiem. Jak jest? Cały. Dobrze, bardzo się cieszymy. Prosimy o wielkie brawa dla pani od klapka. Dziękujemy. Dobra, no to co? Powoli zbliżamy się do końca. Na scenę... Ale to jeszcze nie. Nie. Jeszcze mamy, nie. Jeszcze mamy dwa występy. Dobra, podobno jedno słowo znaczy czasami więcej niż 1000, bo w takiej jednej reklamie. Przekonajmy się na tym wystąpieniu. Zapraszamy. O, jednak się pomyliłem. To jednak nie. Jednak teraz wchodzą dwie młode gwiazdy, piękny duet Sienkiewiczański. Hejka, przedstawcie się, jak się nazywacie i co nam dzisiaj zaprezentujecie. Ja jestem Kacper. A ja jestem Hania. I dzisiaj zaśpiewamy Brooklyn Baby. O, ale dobrze, że mikrofony chociaż działają. To nowość. Brooklyn Baby, Lana Del Rey? Tak. No właściwie widzę, że jesteście w blue jeans. Dobra. No to co? Prosimy. Zapraszamy. They say I'm too young to love you. They say I'm too to see. They think I don't understand the freedom lands of the 70s.
I think I'm too cool to know ya. You say I'm like the ice I freeze. I'm churning out novels like beat poetry on a venomous. And I say well, my boyfriend's in a band. He plays guitar while I sing a lyric. I've got feathers in my hair. I get down to beat poetry. And my jazz collection's warm. I can play most anything. I'm a broken baby. I'm a broken baby. They judge me like a picture book. By the call of life, they forgot to read. I think we're like fire and water. I think we're like the wind and sea. You're burning up, I'm cooling down. You have I'm down. You're blind, I see. And I'm free. I'm free. When my boyfriend's in a band, he plays guitar while I sing the lyrics. I've got feathers in my hair. I get down to beat poetry. My jazz collection's full. I can play most anything. I'm a broken baby. I'm a broken baby. I'm talking about my generation. Talking about that newer nation. And if you don't like it, if you can beat it, baby. You never liked the way I said it. If you don't get it, then forget it. Cause I don't have to fucking explain it. And my boyfriend's in the band. He plays guitar while I sing the lyrics. I've got feathers in my hair. I get down to beat poetry. And my jazz collection's rare. I can play most anything. I'm a Brooklyn baby. I'm a Brooklyn baby. Yeah, my boyfriend's pretty cool, but he's not as cool as me. Cause I'm a Brooklyn baby. I'm a Brooklyn baby. Dum da 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 da. Dum da 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 baby. Dum da 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 da. Dum da 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 baby. Dum da 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 da. Dum da 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 da. Yeah, yeah, yeah. Wielkie brawa.
Wydaje mi się, że u was jest podobna sytuacja jak u Piotrka, czyli utwór jest bardzo trudny, bardzo ciężki i nie, że dla was jest za ciężki, tylko po prostu jest ogólnie trudnym utworem, my wymagającym. Lubimy wyzwania. Okej, i ja też właśnie dodam, że utwór był chyba troszeczkę za nisko dla was, ale rozumiem to, że ma dosyć zróżnicowaną skalę. Czasami trzeba być bardzo wysoko, czasami trzeba być znowu bardzo nisko. To jest też do dopracowania, ale następnym razem postarajcie się celować w coś, co będzie pasowało dla każdego z was, okej? Mi osobiście bardzo się podobało wasze duo. Widać w nim było taką osobowość, taką duszę, no według mnie coś niesamowitego, bardzo fajny występ. Właśnie to chcieliśmy pokazać, osobowość. Tak, bo to jest najważniejsze. I wyszło idealnie. Okej, to ja jestem na tak. Ja też jestem na tak. Na tak. Na tak. Dziękujemy. Gratulujemy. Dziękuję, brawo. Podobno jedno słowo znaczy więcej niż 1000 słów. Więc zobaczymy, co pokaże nam kolejny uczestnik. Zapraszamy na scenę. Wielkie brawa na wejście. Halo? Okay. Halo, halo. Hej. Witamy. A, znowu kolejny, no dobra. Tego jeszcze nie było! Tequila. No. Tym słowem można cały ten występ podsumować. Było wspaniale. Przynajmniej mi się podobało. Nie wiem, jak jurorom. Oczywiście, nam też się podobało. Jesteśmy na tak. Tak, tak, tak. Mikrofon mi ukradłeś. On jest głuchoniemy. Głuchociemny. Kto ma wiedzieć, ten wie. No więc teraz ostatni uczestnik. Już powoli końcóweczka. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry. Z czym dzisiaj do nas przychodzisz? Dzień dobry. Nazywam się Julka i przyszłam zaśpiewać piosenkę. A jaką? Sweet Child of Mine od Guns N' Roses. Trenujesz długo jako śpiew? No, tak dokładnie to może od roku, ale od zawsze w sumie śpiewałam. No to prosimy. Yeah.
she's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories, where everything was as fresh as the bright blue sky. And now and then when I see her face, it takes me away to that special place. And if I'd stare too long, I'd probably break down and cry. Oh, sweet child of mine. Oh, sweet love of mine. She's got the eyes of the bluest skies and if the thought of rain, I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place where as a child I'd hide and pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Whoa, sweet child of mine. Whoa, sweet love of mine. Powiem ci tak, według mnie to było coś więcej niż spoko. Także naprawdę gratulacje. Dzięki, dzięki. Ja zapisałam sobie przy twoim imieniu znak zapytania, bo uważam, że jesteś takim znakiem zapytania, że nie wiem, co jesteś w stanie jeszcze pokazać. Wiem, że jesteś coś w stanie pokazać, ale nie wiem co. I jestem bardzo ciekawa, jak zaskoczysz nas w dalszej twojej karierze, którą pewnie będziesz chciała pielęgnować. Okay. Ja też myślę, że ten występ był naprawdę fajny. Jeżeli chodzi o sam wokal, fajny masz głos, masz charakterystyczny głos, jest wyjątkowy, to prawda, jest wszystko super, czysto też było, także gratuluję. Ewentualnie jeszcze troszeczkę bardziej osadzić ten głos, ale to z czasem... Ale bardziej osadzić ten głos. To zawsze będzie dyskutować. No, weź przestań. Weź ty osadź siebie. A co, ty śpiewasz? Oczywiście, że śpiewam. Śpiewasz? Oczywiście, że kiedy śpiewałaś ostatni raz? No, teraz śpiewam dzisiaj. A gdzie? Pod prysznicem czy gdzie? Tutaj z Julią. Patrzyłam na nią, śpiewałam. No proszę, proszę, to układy w takim razie. Nie, tutaj, przed chwilą. Aha. Przed chwileczką. Okej. Okay. A ty co? Dobra. A ty... bo a ty tu źle, tam, tam źle, tam źle. Weź jej nie słuchaj, słuchaj w ogóle. Kobiety. No. Weź jej nie słuchaj. No nie. Chwila, wszyscy no, jesteśmy na tak. Nawet... Dziękujemy bardzo. Przechodzisz dalej. Prawdą okazało się stwierdzenie, że w każdym człowieku drzemie jakiś ukryty talent. Trzeba go tylko spróbować odkryć. A ty masz talent? Mogę pokazać. Zaśpiewaj. Ja nie śpiewanie. Zresztą wszyscy zobaczą później. Dobrze. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Teraz jury uda się na naradę,
a my w skrócie obejrzymy zmagania naszych uczestników. Zapraszamy na streama Sienkiewicz TV. Przerwa. The magician's assistant in the dream. Ah, ooh, ah, ah, ah. How is Fraser?
I love my senses, baby. Nie, 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 stop, stop, stop. Nie, nie, proszę cię. Nie, no. Ranicie moje uczucia, nie znacie się na prawdziwej muzyce! A tym... Tequila. No. Tym słowem można cały ten występ podsumować. Of the bluest skies and if the thought of red starts turning green, you're the magician's assistant in the dream. Ah, ooh. Ah, ah. I went to Fraser. I love and love my senses, baby. Nie, 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 stop, stop, stop. Nie, nie, proszę cię. Nie, no. Ranicie moje uczucia, nie znacie się na prawdziwej muzyce! A tym... Tequila. No. Tym słowem można cały ten występ podsumować. Of the bluest skies and if the thought of red starts turning green,
You're the magician's assistant in the dream. Ah, ooh. Ah, ah, ah. I went to Fraser. I know all my senses, baby. Nie, 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 stop, stop, stop! Nie, nie, proszę cię. Nie no. Ranicie moje uczucia, nie znacie się na prawdziwej muzyce! A tym... Tequila. No. Tym słowem można cały ten występ podsumować. Stop, stop, stop! Nie, nie, proszę cię. Nie no. Ranicie moje uczucia, nie znacie się na prawdziwej muzyce! A tym... Tequila. No. Tym słowem można cały ten występ podsumować. Whoa, sweet love.
the bluest skies and the thought of rain. Start turning green. You're the magician's assistant in the dream. Ah, I love and love my senses, baby. Nie, 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 stop, stop, stop. Nie, nie, proszę cię. Nie, no. Ranicie moje uczucia, nie znacie się na prawdziwej muzyce! A tym... Tequila. No. Tym słowem można cały ten występ podsumować. Of the bluest skies and if the thought of rain starts turning green. You're the magician's assistant in the dream. Ah, woo. Ah, well, it's too Fraser. I love and love my senses, baby. Nie, 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 stop, stop, stop. Nie, nie, proszę cię. Nie, no. Ranicie moje uczucia, nie znacie się na prawdziwej muzyce! A tym... Tequila. No. Tym słowem można cały ten występ podsumować.
of the bluest skies and if the thought of rain starts turning green. You're the magician's assistant in the dream. Ah, I love and love my senses, baby. Nie, 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 stop, stop, stop! Nie, nie, proszę cię. Nie no. Ranicie moje uczucia, nie znacie się na prawdziwej muzyce! A tym... Sobinka! Jedziemy czy nie? Witamy wszystkich po tej krótkiej przerwie. Jury już na nas czeka, już podjęli decyzję. Widać, że narada była bardzo burzliwa. Możemy prosić o prezentację wyników. Zapraszamy jury na scenę. Wielkie brawa! Okej, więc pierwsze, co chcielibyśmy powiedzieć, to, że wszyscy jesteście bardzo utalentowani. Znaczy, w ogóle zapraszamy wszystkich uczestników na scenę. No właśnie. Wszyscy, wszyscy, chodźcie, chodźcie. Nie, to wychodźcie do tyłu. Nie, no właśnie do przodu. A, no dobra. Każdy z was może być z siebie dumny, że pokazał swój talent przed tak liczną publicznością i poradził sobie z tym stresem, który na pewno był i który przeszkadzał. Niestety w finale są tylko 3 miejsca. Także bez przedłużania ogłaszamy werdykt. Pierwszą osobą, która przechodzi, jest nasz złoty przycisk, Kasper Felski. Wielkie brawa. Wielkie brawa, wielkie brawa. Zapraszam cię tutaj do nas, do szanownego grona, chodź. Drugim finalistą zostaje Dawid. Wielkie brawa, zapraszamy. A nie, dobra, nie ma. Chodź. A ostatnie miejsce w finale należy do Julii. Brawo. I od nas wszystkich jeszcze raz wielkie brawa dla każdego, kto wziął udział, bo na pewno musieli poradzić sobie ze stresem i ze stremą przed znajomymi i przed jury. Także jeszcze raz brawa dla was wszystkich. Wielkie brawa. Pozostałym uczestnikom dziękujemy i zapraszamy na widownię. Jury również prosimy o powrót na miejsca i zapraszamy pierwszego finalistę do przedstawienia swojego występu, czyli oczywiście Kaspra. Żeby brawa, nie było, jeszcze raz. Mi się solo bardzo podobało.
Wielkie, wielkie brawa! To, co tutaj zrobił, to jest po prostu coś pięknego, naprawdę. To było za show, niesamowite. Było naprawdę wyjątkowe. Powiedz kilka słów o tym, co zrobiłeś. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to, co Państwo teraz zobaczyli, to nie była ułożona choreografia. To był w 100% freestyle do utworu, jaki Państwo słyszeli. Więc dziękuję jeszcze raz bardzo, naprawdę. No, ja oglądam, jak Kacper patrzy z otwartą buzią. Tańczy, ja patrzę. Także myślę, że to mówi samo za siebie. No dziękuję. Ja przez cały występ miałem ciary, Kacper, także brawa. No, powiem ci, niesamowite poczucie rytmu. To, co robisz, naprawdę wielkie wow, gratuluję ci. No, ja się naprawdę nie chcę powtarzać, ale no, znowu kompletnie rozwaliłeś scenę. Wielkie brawa dla ciebie. Dziękuję bardzo. Wszystkich oglądających teraz transmisję na żywo, wszystkich tutaj obecnych, proszę teraz wyjąć telefony, głosować, wybierać. Można głosować na formsie, który jest dołączony do transmisji na żywo. Można oddać swój głos i oczywiście zwycięzca głosowania internetowego zdobywa 200 zł, które tutaj leży. I oczywiście statuetkę. Na streamie, na transmisji na żywo na YouTubie powinien być gdzieś w pobliżu link albo kod QR, który należy zeskanować lub w niego kliknąć. Wpisujesz youtube.com/sienkiewicz.tv i znajdujesz streama. Zapraszam wszystkich. A ja poproszę wodę. Dobra. Nie ma? To Mateusz. Wiesz, że kiedyś na lekcji chciałem zaśpiewać pewną piosenkę z brzydkimi słowami? Chciałem? To wnioskuję z twojej wypowiedzi, że zabrakło ci odwagi. Nie tyle odwagi, co głosu, bo zrobiłbym to. Miało to miejsce podczas zdalnego nauczania. Chciałem obudzić pozostałych. No i tutaj pasuje stwierdzenie, że wszystko można kupić. Wyraz twarzy nauczyciela w takiej chwili bezcenny. Na scenę zapraszamy kolejnego finalistę.
zatkało mnie. Ja nie wiem, co mam powiedzieć nawet, jak mam być szczera, bo no nic dodać, nic ująć. Szczególnie to, że jesteś samoukiem w ogóle właśnie podczas twojego występu. Myślałam o tym, że tak właściwie to nie masz żadnego takiego warsztatu, powiedzmy, profesjonalnego, w cudzysłowie oczywiście, a grasz tak, jakbyś miał. Dziękuję. Też skupiłam się na tym, że widać było nawet po twoich rękach takie flow, wiesz, tak płynąłeś w tym, co robisz. To naprawdę było po prostu, to było bardzo płynne, więc też wielki podziw. No, ja się przyznam, że podczas każdego występu jakieś tam notatki sobie zapisywałem, ale teraz nie zapisałem nic, po prostu się zasłuchałem w to, jak grasz i to chyba jest o wiele, to chyba ma o wiele większe znaczenie niż jakikolwiek komplement. No, cudowne po prostu, bajka. Bardzo się cieszę, że mój występ się podobał. Serdecznie dziękujemy. Chodź, Filip. Skąd oni biorą tę energię i siłę? Jak mówi slogan pewnej marki, czerwony byk doda tobie skrzydeł. Nie zapłacili nam, więc nie powiem, jak się nazywa. W każdym bądź razie... Na scenę zapraszamy kolejnego finalistę. Już ostatnią finalistkę w sumie. Finalistkę. Zapraszamy. Zapraszamy. You cry, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the palace? The palace. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the palace? The palace. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Stop your crying, baby, it will be alright. They told me that the end is near. We gotta get away from here. Don't talk enough. We should open up before it's all too much. Will we ever learn? We've been here before. It's just what we know. Stop your crying, baby, it's a sign of the times. We gotta get away. We got to 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 get away.
No to ja zacznę. No, widać, że tego występu włożyłaś praktycznie całe serce. Piosenka nie należała do najłatwiejszych, a i tak ci po prostu poszło świetnie. No, po prostu wow. Tyle mogę powiedzieć, zabrakło mi słów. No, my nic chyba nie musimy mówić. Dziękuję. Wielkie brawa. No niestety, to już koniec tych występów naszych pięknych. Niekoniecznie. Słyszałem, że i ty masz talent. Ile chciałbyś go przedstawić? Ja, tak jak mówiłem wcześniej, kto słuchał, ten wie, że ja mam taki mały swój talencik, że umiem zgadywać karty ludzi, którzy sobie o tej karcie pomyślą. No to chodź. Pokaż. Podtrzymaj. To musi być puste? Musi być pusty stół? Wyczarowałem pieniądze, wyczaruję też głosy. Wybrałam dowolną, a mogę sobie wybrać? Ale jakie ładne karty w ogóle. Ale to... Brawa! W moim repertuarze jest jeszcze jedna sztuczka, trochę zajmie więcej czasu, ale jednak zawsze się udaje zgadnąć. Znaczy w większości przypadków, no nie? Zapraszam. Stawię karty, wybierzesz sobie jedną, albo może Jaśmina. Jaśmina. Zapamiętasz jedną z tych kart, pokażesz ją, wiesz, znaczy no w sumie mogę tylko tobie zrobić, bo nie da się tego w jakiś sposób pokazać do kamery, ale pomyśl sobie o jednej karcie, okej? Jest mi bardzo miło, ale niestety nie mogę wygrać pieniędzy żadnych, bo... No bo... Na następny Mam Talent się zgłoszę, możecie mnie oczekiwać, ale za to chciałbym przedstawić wiadomość do wszystkich tutaj zgromadzonych, do wszystkich na streamie. Głosujcie na streamie, głosujcie, wybierajcie swojego faworyta. Oczywiście faworyt jest tylko jeden. Jest to twój faworyt. Zapraszam do głosowania i dziękuję jeszcze raz. A, jeszcze zapomniałem dodać, że teraz rozpoczyna się przerwa i 15 minut mamy na głosowanie. Wszyscy zgromadzeni na streamie. O której 12? Dobrze, 20 minut. O 12 spotykamy się jeszcze raz i ogłaszamy wyniki. Kto otrzymuje
piękną statuetkę i czek na 200 zł sfinansowany ze środków Rady Rodziców. Zapraszam. Yeah.
away from here. We gotta get away from here. Stop your crying, baby, it will be alright. They told me that the end is near. We gotta get away from here. We don't talk enough. We should open. Crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Stop your crying, baby, it will be alright. They told me that the end is near. We gotta get away from here. Talk enough, we should open. Crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Stop your crying, baby, it will be alright. They told me that the end is near. We gotta get away from here. Talk enough, we should open.
Dziękujemy bardzo. Przyznacie Państwo, że są to tylko młodzi ludzie, a już zachwycają swoją niepowtarzalnością. Wzbudzają podziw, a na pewno nasze serca odwagą. Prosimy jeszcze raz o brawa dla wszystkich dzisiejszych artystów. Uhu! W tym momencie zaczyna się show biznes. Trzeba być twardym jak żelki z Biedronki. Ale teraz czas na ogłoszenie wyniku. Uwaga, uwaga, proszę o ściszenie muzyki. Proszę o ściszenie muzyki. Teraz wchodzi napięcie. Trzecie miejsce. Trzecie miejsce otrzymuje Dawid na pianinie. Brawa wielkie. Z wynikiem 33 głosów od publiczności. Wielkie brawa. Co chcesz na ten temat powiedzieć? Cieszę się, że tak daleko zaszedłem. To jest dobre podsumowanie. Wielkie brawa jeszcze raz. Drugie miejsce zajęła osoba. Buduj napięcie. Zajęła osoba 45 głosami o imieniu Julia. Wielkie brawa dla niej, zapraszamy! I teraz. Trzeba zbudować napięcie, bo nikt się nie spodziewa, kto to może być. No ja nie wiem. Nie wiadomo, kto to mógł być. Proszę Państwa, buduję napięcie, uwaga. Raz, dwa, trzy, Kasper Felskie! Złoto! Z wynikiem 104 punktów. 104 głosy totalnie zdeklasował przeciwników i zwyciężył w tym konkursie nagrodę. Panią dyrektor, prosimy o wręczenie nagrody. Statuetka, czek od Rady Rodziców, której bardzo serdecznie dziękujemy, w wysokości 200 zł. Powiedz proszę, czujesz taką wygraną? Wyśmienicie wręcz. Co zrobisz za te pieniądze? Komuś coś obiecałeś? Masz jakiś plan? No, miałem zakład, że kupię dwóm kolegom kebaba, więc no, muszę dotrzymać obietnicy. I to jest honorowy człowiek. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy jeszcze raz. Wielkie brawa! Ja jeszcze raz chciałabym bardzo serdecznie podziękować. Pani profesor, zapraszamy wszystkich uczestników. Bardzo serdecznie zapraszam do wspólnego zdjęcia, nauczycieli, młodzież, która prowadziła Mam Talent, czyli całe jury. Chodźcie tutaj, zrobimy wspólne zdjęcie pamiątkowe. I uwaga, uwaga, po zdjęciach, czy chcesz bis? No mogę coś jeszcze pokazać. Uwaga, uwaga, czy publiczność chce, żeby Kasper jeszcze raz zatańczył? Nie słyszę was, jeszcze raz! No to tańczysz. Mateusz, Michał, Szymon, koleżanka Szymona, Alicja. Wszystkich zapraszamy. Mateuszu, chodź. Dziękujemy! A teraz tak, bis. Halo, halo, muzyka, DJ muzyka! Bis.
wycisnę bolet, całą Polskę przejechałem. Chciałbym uciec jak najdalej stąd. To nie przez problemy z sianem, zmęczony kombinowaniem, ale na stałe związany z grą. Duszę i ciało zaniedbałem, rzucić miałem te zwyczaje, nadal piję i jaram jak smok. Wątroba zmęczona chlaniem, browar zaaplikowałem i nagrałem taki song. Zawsze byłem jedną osobową armią, rymów szwalnią, ja z GPC gwardią, scenną apolarnią, WLK w armią, mazowieckim i pomorzem toczy się mój szwadron. Ciągle poza ewidencją karną, biegają z farbą albo sample kradną, tak sobie radzą z handrą, AWD krawatą, niektórzy reggaeton, niektórzy drill, inni pop, inni redman, yeah, i metod, yeah. Każdy tak jak ja, zwiedza brudny bruk, do drina ślub, nadal trochę hip-hopowy look. We wnętrzu bunt, bo codzienność czasu ścina znuk. W powietrzu melancholia i październikowy chłód, ale nadal gra nam dansa grób. Kojarzysz ten stan, nie lata za parę stóp. Wypalamy to na CD i robimy money move. Każdy wie, że to rozjebie kilka pojebanych głów. Od kołyski aż po grób. Nie działa. Dobra, to wszystko. Dziękujemy za uwagę na tegoroczny Mam Talent. Zapraszamy na następnej edycji za rok. Albo szybciej, jak się uda, panie dyrektorze. A to zależy od dyrekcji. No to dobrze. To do zobaczenia i dziękuję za uwagę. Jeszcze raz brawa dla wszystkich uczestników. Wielkie, wielkie brawa!